Łódzkie bezrobocie 15 lat temu spadło poniżej 17%. Dziś stopa bezrobocia to 5%. Od początku 2005 roku z ofert zatrudnienia zaproponowanych przez powiatowe urzędy pracy skorzystało ponad 61 tysięcy osób. Przyczyn spadku bezrobocia w naszym mieście jest kilka. Przede wszystkim w pierwszej połowie 2005 roku obserwowaliśmy wzrost gospodarczy. Poza tym dynamicznie rozwija się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Firmy inwestują w Łodzi, a co za tym idzie, zatrudniają pracowników. Poza tym samorząd województwa łódzkiego w 2005 roku prowadzi 4 programy regionalne, które wspomagają rynek pracy regionu. W zwalczaniu bezrobocia w naszym regionie mają też pomoc dotacje z Unii Europejskiej. Województwu łódzkiemu na lata 2004-2006 przyznano w tym celu 68 milionów złotych, z czego do tej pory wykorzystano zaledwie 8. A jak pod tym względem wypadamy na tle reszty kraju? Niestety Łódź na tle innych dużych miast Polski wypada źle. Jest to czołówka, jeżeli chodzi o najwyższą stopę bezrobocia. Dla przykładu w Warszawie i Poznaniu odsetek bezrobotnych wynosi 6%, a w Krakowie 7%, czyli prawie trzykrotnie niższe. Na szybsze obniżenie bezrobocia raczej nie można liczyć, ale utrzymanie tendencji spadkowej to już dobra prognoza. Na łódzkie lotnisko wchodzi kolejny przewoźnik, Wizz Air. Dziś go już w Łodzi nie ma. To nie koniec uruchamiania nowych połączeń lotniczych z Łodzi w tym roku. Miasto prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnym potężnym przewoźnikiem. W perspektywie najbliższych 2 tygodni mamy jeszcze spotkanie z przedstawicielami Lufthansy. Będziemy rozmawiali o bardzo ważnym dla nas połączeniu. Połączeniu z jednym z hubów, czyli portów przesiadkowych w Niemczech. Już można zamawiać bilety na loty do Sztokholmu za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika. Na razie cena przelotu w jedną stronę w ramach promocji to jedynie 50 zł. Powstaje podziemny dworzec fabryczny. Duże zmiany w okolicy ulicy Składowej. Dach głowicy zachodniej jest obecnie dobrze widoczny. To teren, gdzie dawniej był parking przed dworcem i ulica Składowa oraz skrzyżowanie Skilińskiego. Teraz ten teren będzie miał zupełnie inne funkcje. Po stronie północnej, ale jeszcze nad głowicą, w miejscu, gdzie dawniej przebiegała ulica Składowa, czyli dokładnie wzdłuż parku między Kilińskiego a POW, znajdować się będą perony przystankowe dla tramwajów. Nowa linia tramwajowa, której przecież wcześniej tutaj nie mieliśmy. Nie będziemy mieli już przejścia podziemnego, takiego charakterystycznego przejścia, które prowadziło od ulicy Trauguta tutaj do dworca Łódź Fabryczna. Schodzimy 16 metrów pod ziemię. W miejscu, gdzie kończą się perony, wykop zaczyna się zwężać. To początek głowicy. Trwa tu układanie ostatnich zbrojeń i wylewany jest beton tworzący podbudowę dla torów. To jest taka przestrzeń, gdzie w przyszłości pociągi, które dowiozą pasażerów na stację Łódź Fabryczna, pojadą dalej i tam będą manewrować. Będą mogły zmieniać tory, będzie mogła być również przestawiana lokomotywa. Łowica ma kształt trójkąta sięgającego niemal do pomnika Piłsudskiego. Ma około 200 metrów długości. To koniec wielkiego wykopu, którego drugim końcem jest początek tunelu w okolicy ulicy Niciarnianej. W sumie podziemna trasa będzie miała na razie 2,5 kilometra.